Dzień dobry. Witamy Państwa w to już popołudnie chyba. Tak, popołudnie. Przed nami drugi już w czasie naszego forum wykład, zarazem ostatni i w jakiś sposób paralelny względem tego, który otwierał nasze spotkanie, bo znowu bohaterką będzie tu krytyczka filmowa, tym razem Stefania Zachorska, której dotyczy ten monumentalny tom, który trzymam w dłoni, zbiór tekstów filmowych Stefanii Zachorskiej, które pani profesor Małgorzata Hendrykowska opublikowała no, raptem kilka miesięcy temu, więc jest to bardzo świeża rzecz, monumentalna, jak już powiedziałem, zbierająca teksty Stefanii Zachorskiej od lat 20. do lat 50. publikowanych już na emigracji. Bardzo ważne i przybliżające tą no, bardzo interesującą intelektualistkę dzisiaj nam dzieło. A jak już powiedziałem, będzie to wykład paralelny, bo znowu w centrum będziemy mieli tutaj krytyczkę. Krytyczkę, którą autorka tego opracowania określa mianem najwybitniejszej krytyczki, a w zasadzie krytyka okresu międzywojennego, a zatem pozostaje mi tylko Państwa zaprosić na tą intelektualną ucztę. Dzień dobry Państwu. Chciałem przyjąć, to jest bardzo dobry tytuł, Stefanii Zachorskiej, Batalie o film. Stefanii Zachorskiej, Batalie o film. Dobre dlatego, że jak za chwilę Państwo zobaczycie, ona jest nie tylko krytyczką, krytykiem filmowym. W moim przekonaniu, tak jak już mówił pan doktor Pieczek, najlepszym, ale jednocześnie ona miała ambicje w latach 20. i w latach 30. stworzenia takich podstaw, w ogóle wejścia w świat filmu poprzez naukę, stworzenia współczesnego filmoznawstwa. To się w pewnym momencie niestety z różnych powodów nie udało i ona skręciła, powiedziałabym, w stronę krytyki. Bardzo się możemy tylko cieszyć z tego, że skręciła w tę stronę krytyki, ale chciałabym też pokazać Państwu, bo rzeczywiście ten tom jest monumentalny, tych pism filmowych Stefanii Zachorskiej, chciałabym też pokazać Państwu Stefanię Zachorską jako osobę, która pasjonowała się nauką i która pasjonowała się także dydaktyką, pasjonowała się tym, jak uczyć patrzenia na film, jak uczyć patrzenia na dzieło sztuki. Dydaktyka także ją pasjonowała. Myślę, że to jest trochę tak, że filmoznawcy doskonale wiedzą, kim jest Stefania Zachorska. No więc jest krytykiem filmowym. Ale na pewno nie wiecie Państwo, że zakres jej zainteresowań, zakres tego, co ją pasjonowało i pisała na ten temat, jest niezwykle rozległy. Ją interesowała psychologia, psychoanaliza, freudyzm, socjologia, semantyka, język, zwłaszcza język zniewolony, taki język systemów totalitarnych. Oczywiście historia i historia sztuki. Zajmowała się krytyką artystyczną. Zakres jej zainteresowań jest naprawdę ogromny. I myślę, że bez żadnej przesady mogę powiedzieć, że ona była w najszerszym tego słowa rozumieniu wielką europejską intelektualistką. Zwłaszcza widać to na przełomie lat 20. i później w latach 30. Mnie osoba Stefanii Zachorskiej interesuje no, z różnych powodów. Oczywiście ten powód filmowy jest bardzo, bardzo ważny, ale ona mnie interesuje także jako pewna osobowość. Dlatego, że mówię, ona była intelektualistką na miarę europejską, znała perfekcyjnie kilka języków, podróżowała dosłownie po całym świecie, ale interesuje mnie także jako osoba, która wtedy, pod koniec lat 20. i pod koniec lat 30. była osobą absolutnie niezależną. Niezależną intelektualnie, niezależną finansowo, chociaż z tymi finansami różnie bywało. Ale niezależną finansowo, niezależną od mężczyzny, z którym dzieliła życie, niezależną od jakichkolwiek koterii i układów w miejscach, środowiskach, w których pisywała. Także w dzisiejszym tego słowa rozumieniu, myślę, że ona jest za mało znana, ale powinny ją wziąć na sztandar wszystkie feministki, ponieważ była to w sposób właśnie bardzo inteligentny, osoba bardzo, bardzo niezależna.
Zacznę może od tego, zanim przejdę do tej krytyki filmowej, to chciałabym może powiedzieć Państwu dwa słowa takie zupełnie podstawowe dotyczące Stefanii Zachorskiej. Otóż ona się urodziła w roku 1889 w Krakowie w zasymilowanej rodzinie żydowskiej, miała trzy siostry, uczyła się trochę w Polsce, trochę w Berlinie, gdzie miała ciotkę, a potem ostatnie lata przed maturą zrobiła w Budapeszcie, gdzie mieszkała jej siostra. Siostra, która była żoną węgierskiego lekarza, budapesztańskiego lekarza. I ona, proszę Państwa, to świadczy o jej nieprawdopodobnych talentach językowych. Ona zdawała tą maturę w języku węgierskim, w języku węgierskim. Później w Polsce była jednym z tłumaczy, nielicznych tłumaczy języka węgierskiego. Była niewiarygodnie utalentowana językowo. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Stefania Zachorska obroniła doktorat, obroniła pracę doktorską, która nosi dokładnie nosi tytuł Przyczynek do dziejów pierwszych śladów odrodzenia w Polsce. 19 rok, obroniła to na Uniwersytecie Jagiellońskim. I mogłoby się wydawać, że no jeszcze raz o odrodzeniu, o przyczynek do początków renesansu i tak dalej, ale jej teza była niezwykle oryginalna. Otóż ona dowiodła, ta praca została oceniona na ocenę przez komisję, na ocenę celującą, dowiodła, że same początki renesansu pochodzą nie bezpośrednio z Włoch, tylko przeszły do Polski przez Węgry. Że cały renesans przeszedł via Węgry. To jest jej praca doktorska, jest rok 1919, i ona zaczyna w tym momencie zaczyna pisywać do czasopism. Pierwszy taki debiut, czy debiut w 19 roku to jest czasopismo Wianki, taki artykulik o zabytkach starej Warszawy, no banał, chciałoby się powiedzieć. Ale mija parę tygodni i też jeszcze w tym 1919 roku Zachorska pisze niezwykły tekst, jak na rok 1919, bo on mówi bardzo wiele o jej zainteresowaniach. To jest tekst, który zatytułowany jest też w tych Wiankach w 19 roku Twórczość i świadomość. I tutaj mamy pierwszy sygnał tego, jak bardzo głęboko ona pasjonowała się psychologią, freudyzmem, psychoanalizą. I pisze w tym tekście Twórczość i świadomość w 19 roku pisze tak. Mamy prawo węszenia i wyczuwania w dziele tego, o czym artysta nic nie wie, o czym artysta nie ma pojęcia. Jego świadomość wobec dzieła jest wtórna i niepełna. Podobnie jak świadomość każdego człowieka wobec swych najbardziej wewnętrznych przeżyć. No i to jest pierwszy sygnał tego, jak bardzo ona się pasjonowała psychologią, jak bardzo się pasjonowała psychoanalizą, która będzie się cały czas przewijała w jej tekstach niekoniecznie filmowych. Cały czas to zainteresowanie psychoanalizą, zresztą po swojemu ją czasami rozumiała, cały czas to zainteresowanie będzie się przebijało. I teraz no w międzyczasie w roku 1920 opublikowała takie, ponieważ była z wykształcenia historykiem sztuki, prawda? To była doktorem historii sztuki. Opublikowała takie monografie o Janu Matejce, o Żaku. Do dzisiaj można w antykwariatach te bo to były masowe wydawnictwa, znaleźć. No ale nagle w 1920 roku, czyli rok po tym doktoracie, ona zostaje zaangażowana do Wolnej Wszechnicy Polskiej na stanowisko docenta i jej zadaniem ma być nauczanie historii sztuki. To jest rok 20, uczelnia jest bardzo poważna, zatrudnia około 80 profesorów, około 40 docentów, uczelnia o charakterze prywatnym, ma swoją filię w Łodzi,
No i zaczyna Zachorska zgodnie z programem, który jej wyznaczono, czyli uczy historii sztuki, uczy analizy dzieła plastycznego, ale nagle w roku akademickim 1928-29 Zachorska wygłasza wykład Przyszłość sztuki filmowej. Jest kilka takich wykładów w ramach tej Wolnej Wszechnicy Polskiej. Dalej w Łodzi, w tej filii łódzkiej, wygłasza kilka wykładów Film, sztuka nowoczesności. Kilka lat później, to już jest sezon, znaczy to jest rok akademicki 36-37, Zachorska prowadzi już całoroczny wykład i ćwiczenia z estetyki filmu. I to jest jej własna inicjatywa. Wolna Wszechnica Polska była takim miejscem, gdzie wykładowcy mieli bardzo dużo swobody. Rzeczywiście tam wykładała w roli wykładowców występowała elita, to znaczy tam między innymi wykładał Ludwik Hirschfeld, Jan Baudouin de Courtenay, Ludwik Krzywicki, Gabriel Korbut. To była naprawdę elita intelektualna Polski, prawda, która zatrudniona była tam na etatach profesorów lub docentów. Więc ona prowadzi ten regularny wykład o estetyce. Dokładnie wykład i ćwiczenia z estetyki filmu. I to jest tutaj też jeszcze jedna rzecz niezwykle interesująca. Dlaczego ja uważam, że ją dydaktyka pasjonowała? Dlatego, że ten ślad zainteresowania, pasji dydaktyką możemy zauważyć w jej tekstach, które ona pisze na temat na przykład konkretnego filmu, na przykład na temat Ziemi Obiecanej. Bardzo często pisze tak w tekście, pisze zatrzymajmy się na chwilę albo do tego tematu wrócimy przy okazji następnych rozważań. Zreasumujmy. No to są wszystko takie chwyty dydaktyczne, które znają wszyscy dydaktycy na uczelniach. Ona to przeniosła to do swojego sposobu pisania o filmie. I dlatego jestem przekonana, że ta dydaktyka nie była jakąś zmorą dla niej, tylko właśnie sprawiała jej ogromną przyjemność. I teraz jeszcze o jednej rzeczy, posłużę się tutaj takim króciutkim cytatem, jeszcze o jednej rzeczy chciałam Państwu powiedzieć. Niezwykłą satysfakcję miała z nauczania właśnie tego, jak patrzeć na dzieło sztuki, w tym także na dzieło sztuki filmowej, nauczania w pierwszej miejskiej szkole rękodzielniczej. To była w Warszawie taka szkoła, która przyuczała do zawodu bieliźniarki, hafciarki, no właśnie takie osoby, które miały w przyszłości zajmować się rzemiosłem, prawda, artystycznym. Musiało to mieć dla niej ogromne znaczenie, dlatego że ona na emigracji w Londynie już w bardzo dramatycznych okolicznościach, kiedy no, została tam jakoś uhonorowana, z wielu wspomnień, które zmieściły się na dwóch kartkach papieru. Z wielu wspomnień wyciągnęła też wspomnienie z tej szkoły rękodzielniczej. I ona pisze tak. Kiedyś w Warszawie, za tamtego życia, to jest szalenie wzruszające, że ona, tu muszę zrobić przerwę, że ona fatalnie znosiła emigrację w Londynie i cały czas mówiła o tym okresie warszawskim, mówiła w tamtym życiu, za tamtego życia. Sugerując, że wojna była taką cezurą, która złamała wszystko. Złamała, zniszczyła wszystko. No więc tutaj też pisze, za tamtego życia, w tamtym życiu. Kiedyś w Warszawie za tamtego życia robiłam interesujące próby, by nauczyć ludzi patrzenia na obrazy, by przelać w sposób jakiś tajemny, istotnie hermetyczną wiedzę odcyfrowywania mowy plastycznej, uczulić wzrok na formę, barwę, na rytmy, układy, na całą architekturę obrazu. Trwało to lata i miała z tego powstać książka, raczej praktyczna metoda wychowawcza. Dziś wydaje się to jak sen. Szczególnie cennym szczegółem jest fakt, że pozwolono mi eksperymentować w szkolnictwie zawodowym,
gdzie wychowankami były krawcowe, tkaczki, bieliźniarki, hafciarki itd. Słowem, młodzież przygotowująca się do wykonywania rzemiosła, dla której kultura artystyczna była ważną częścią życia i wykształcenia zawodowego. No, to jest jeszcze jeden taki dla mnie sygnał, że ona niezmiernie ceniła sobie właśnie możliwość nauczania, możliwość dydaktyki. To jest zresztą też rzeczą niezwykle ciekawą, że później już w Londynie ona trochę zawdzięczała, no już nie wdając się w szczegóły, pomoc swojej byłej uczennicy właśnie z tej szkoły rękodzielniczej. Wszystkie te młode osoby wspominały ją jako osobę niezwykle komunikatywną. Oto słowo klucz, które wszystko otwiera, która miała też niezwykle przyjemny, sugestywny głos. Ja muszę powiedzieć, że wielokrotnie tutaj zrobię taki mały myk dotyczący przyszłości. Zachorska żyła na emigracji także z pisania felietonów dowolnej Europy. Pisała na różne tematy. Pisała o sztuce, pisała o archeologii, wygłaszała też te swoje felietony. Ja muszę powiedzieć, że no, bardzo chciałabym usłyszeć głos Stefanii Zachorskiej czytającej w Wolnej Europie te swoje krótkie felietony, ponieważ wszyscy podkreślali, że miała niezwykle miły i taki wręcz zniewalający głos, który który wykładowcy się zawsze przydaje. Ale wracając teraz do tych lat 20., o których zaczęłam. Otóż ona zaczęła pisać właściwie o filmie, choć wyraźnie widać, że interesowała się tym filmem dużo wcześniej, w połowie lat 20. W Wiadomościach Literackich debiutowała w roku 1927 takim tekstem z życia filmowego w Niemczech. Ona rzeczywiście była w Niemczech, perfekcyjnie mówiła po niemiecku i tam relacjonuje swoje spotkania w różnych wytwórniach filmowych, z producentami, z reżyserami. I już w tym pierwszym tekście z 27 roku, kiedy ona jest trochę tym życiem filmowym w Niemczech rozczarowana, dają się zaobserwować dwie rzeczy, które będą takie idee fix, będą taką ideą fix Zachorskiej, czy też będą no, takim leitmotivem bardzo wielu jej wystąpień i jej tekstów. Ona pisze tak, że nad filmem niemieckim, w ogóle nad filmem europejskim, ciąży przekleństwo kalkulacji handlowej. Czyli, że trzeba zrobić po prostu opłacający się film, a nie dzieło sztuki, nie coś artystycznego. I druga rzecz, ciąży nad tym także brak wykształcenia i niedostatek ogólnej kultury ludzi związanych z filmem. I to ona będzie podkreślać przy każdej okazji w odniesieniu do filmu polskiego. Że ludzie, którzy przyszli do filmu, często przyszli z przemysłu bieliźniarskiego, prawda, albo z budownictwa, że ta kalkulacja finansowa ciąży nad polskim filmem, że ważne jest tylko to, żeby film się opłacał, żeby to było przedsięwzięcie no, opłacalne finansowo. A do tego wszystkiego nie ma ludzi wykształconych, nie ma wykształconych reżyserów. Nawet nie chodzi o wykształcenie filmowe, ale ona wielokrotnie w swoich tekstach krytyczno-filmowych będzie podkreślała to ogólne wykształcenie, to znaczy brak wiedzy o literaturze, o plastyce, brak w ogóle wykształcenia humanistycznego. Więc to się poobjawia już w 27 roku w tym tekście z życia filmowego w Niemczech. No i to będzie takim leitmotivem większości jej tekstów, które będzie publikowała nie tylko będzie publikowała w Wiadomościach Literackich. Ponieważ my, podkreślam to nie tylko, ponieważ my identyfikujemy Zachorską właśnie z Wiadomościami Literackimi. Tymczasem ona, wyobraźcie sobie Państwo, że w tym samym 27 roku, o którym mówię, debiucie w Wiadomościach Literackich, zadebiutowała w bardzo dziwnym organie, jak na Zachorską.
Muszę powiedzieć, że chyba jestem pierwszą osobą, która znalazła tam liczne publikacje i podpisane inicjałami i pełnym imieniem i nazwiskiem, mianowicie w Polsce Zbrojnej. W Polsce Zbrojnej. To był tygodnik, który tak jak wszystkie tygodniki w latach 20. otworzył swoje łamy dla filmu. Ona tam pisała o filmie. Piłsudczykowski taki tygodnik dla rodzin wojskowych. I tu muszę powiedzieć, że warto o tym powiedzieć, tam są niektóre arcyciekawe teksty, bo na przykładzie porównania tego jej stylu z Wiadomości Literackich i z Polski Zbrojnej, widać, że ona wspaniale potrafiła utrafić w oczekiwania, w mentalność, w możliwości intelektualne, tak to nazwijmy, potencjalnych czytelników i potencjalnych widzów, prawda? Ona na przykład, warto zajrzeć do takiego tekstu, który ukazał się też w Polsce Zbrojnej, który nazywa się Co to jest faktura w filmie? I ona w krótkich żołnierskich słowach na łamach Polski Zbrojnej wyjaśniła naprawdę w krótkich żołnierskich słowach, co to jest faktura w filmie. W innych czasopismach, kiedy pisywała, bo ona pisywała naprawdę w bardzo wielu czasopismach, Ilustrowanym Kurierze Codziennym, w Światowidzie, no właśnie w tej Polsce Zbrojnej, w Miesięczniku Literackim, ona się zawsze cudownie potrafi dostosować do możliwości intelektualnych odbiorcy. W każdym razie ten flirt z Polską Zbrojną trwał dosyć długo, a właściwie nawet wtedy, kiedy już pisała regularnie do Wiadomości Literackich, są tam teksty niezwykle interesujące. I z tej Polski Zbrojnej, ja tutaj wybrałam taką rzecz, która może się wydać Państwu, tak mnie się w każdym razie wydała, dość interesująca. Mianowicie jest tam tekst, był to moment, w którym myśmy się ekscytowali w Polsce filmami z 27, z 28 roku, że to są tak rewelacyjne filmy, Ziemia Obiecana, Huragan, że to są filmy, gdzie już możemy się, Mogiła Nieznanego Żołnierza, to są wszystko w ciągu jednego roku powstałe filmy, półtora roku. I tak się ekscytowaliśmy tym, że już możemy się mierzyć z zagranicą. Te nasze filmy są tak dobre, to nie moje słowa, tylko właśnie z jednej z publikacji, że już możemy się mierzyć z zagranicą. No, każdy z Państwa, kto widział Mogiłę Nieznanego Żołnierza czy inne filmy z Ziemi Obiecanej, no nie ma w całości, mamy tylko fragmenty, no to wie doskonale, że daleko nam było do zagranicy w drugiej połowie lat 20. I teraz chciałabym Państwu pewien fragment właśnie z Polski Zbrojnej przytoczyć jej recenzji dotyczącej właśnie Ziemi Obiecanej. Dlaczego? Dlatego, że ona w pewnym momencie, no oczywiście punktuje te wszystkie słabe strony tego filmu, ale w pewnym momencie zaczyna pisać własny scenariusz Ziemi Obiecanej. I to jest też pewna cecha jej stylu, to jest też pewna cecha jej wypowiedzi krytyczno-filmowej, że ją w pewnym momencie ponosi emocja i ona zaczyna pisać swój scenariusz, jak należałoby to napisać. Czy pisała też scenariusze filmowe? Oficjalnie nic o tym nie wiemy, żeby napisała scenariusz filmowy, ale później pewne konflikty wynikające z relacji w tym londyńskim, polskim piekiełku i z pewnych listów, które w tym piekiełku polskim w Londynie powstały, wynika, że ona faktycznie złożyła kilka scenariuszy filmowych. Nie znamy ich tytułów, nie wiemy o czym były. Ale ktoś, kto chciał jej bardzo dokuczyć, pisze o tym między innymi we wstępie, ktoś, kto chciał jej bardzo dokuczyć, przypomniał jej, że te jej scenariusze do niczego się nie nadawały. Co więcej, z listów, które wymieniała z paroma, zwłaszcza z jedną ze swoich przyjaciółek, wynika, że ona prawdopodobnie w 30 albo w 31 roku chciała otworzyć, otworzyła rodzaj agencji scenariuszowej, bo ona pyta przyjaciółkę, jak tam mój film, i ten mój umieszcza w cudzysłowie.
czy nie ma specjalnego wstydu, jak to funkcjonuje i tak dalej. Myślę, że ja to interpretuję, to już jest moja interpretacja, że to oczywiście nie chodziło o jej scenariusz, tylko że ona próbowała stworzyć na początku lat 30. rodzaj takiej agencji scenariuszowej, pośredniczyć między autorem a producentami. Więc to była rzeczywiście osoba naprawdę o wielkim rozmachu intelektualnym. Ale wróćmy do tej Polski zbrojnej. I do tego chciałam Państwu dać przykład tego stylu, kiedy ona referuje i nagle zaczyna pisać własny scenariusz. Posłuchajcie, proszę Państwa. Pisze tak, chodzi o Ziemię Obiecaną. Pisze o niewykorzystanym potencjale filmowym tego filmu. Oto pierwszy przykład. Pożar fabryki w Ziemi Obiecanej. Pędzi straż ogniowa na samochodach i koniach. Gonią ludzie, buchają kłęby dymu ze wszystkich kątów ekranu, walą się mury, Smosarska załamuje ręce, w fortepianie pękają struny, stary ojciec dostaje ataku serca. Efekt? Znak zapytania, pyta Zachorska. Żaden. Zmobilizowano wszystkie środki przedmiotowe, wszystkie efekty wynikające z samego tematu, ale nie stworzono niczego filmowego. Widz pozostaje spokojny i chłodny. Sceny snują się leniwie, są za długie, za szczegółowe. Ludzie się spieszą, ale obrazy następują po sobie z flegmatycznym spokojem. Wyobraźmy sobie następstwo scen sekundowych, migających, urywkowych. I teraz ona zaczyna pisać właściwie scenopis, nie scenariusz. Urywkowych. Zamiast całego wozu pokazać koło, część koła. Kręcące się szprychy. Zamiast pełnych sylwetek ludzi, przebiegające przez ekran zrozpaczone twarze, rozdygotane nogi, skurczone ręce, tak jak gdyby w gorączce tego, co się dzieje. Jak gdyby wcale nie było czasu na oglądanie całości, na zdanie sobie sprawy z całokształtu. Jak gdyby w nawale zdarzeń można było uchwycić tylko ich urywki. Wówczas widz od razu zostaje wciągnięty w wir akcji. Brak mu tchu i napięcie sytuacji udziela mu się bezpośrednio. Czy w ogóle wykorzystano fotogeniczność fabryk łódzkich? Nie. Czy chwycono widza za serce, przesuwając mu przed oczyma obrazy życia filmowego? A skądże? Więc to jest przykład właśnie z 27 roku jej stylu filmowego, jej stylu krytycznego, kiedy ona pisze i nagle zaczyna pisać własny scenariusz. Jesteśmy w roku 1927 i teraz powiedziałam Państwu na początku, że w moim przekonaniu Zachorska nie bardzo chyba na razie chciała być krytykiem filmowym. Ona chciała być, mówimy dzisiaj, filmoznawcą. Ona chciała wprowadzić film w sferę nauki. Film w sferę nauki. No i tego dowodem jest między innymi też w tym 27 roku, kiedy debiutuje w Wiadomościach Literackich i Polsce Zbrojnej, udział w drugim ogólnopolskim kongresie filozoficznym w Warszawie, gdzie wygłosiła referat w sekcji estetyki obok Władysława Tatarkiewicza i Stanisława Osowskiego, a ten jej referat nazywa się Zagadnienia formalne filmu. No i oczywiście to jest ten referat tutaj z Kongresu Filozoficznego, też jest oczywiście tutaj ujęty w tomie. To jest bardzo złożona jak gdyby taka konstrukcja. To co można szalenie upraszczając powiedzieć o tym tekście, no to dążenie rozmaitymi sposobami przez Zachorską do tego, żeby pokazać, że film jest samoistnym, autonomicznym dziełem sztuki, że powinna się nim zajmować estetyka i jak ona pisze, film jest nową formą ekspresji estetyczno-artystycznej, istniejącą w opozycji do sztuk tradycyjnych. Ale rzecz jest oczywiście, ja szalenie to uprościłam, rzecz jest dużo bardziej skomplikowana i jeśli kogoś z Państwa interesują właśnie te naukowe zainteresowania Zachorskiej, to warto do tego tekstu sięgnąć. No i to jest rok 1927. Energia Zachorską w moim przekonaniu rozpiera w
1928 roku, parę miesięcy później, tworzy własne pismo filmowe. Własne pismo filmowe, które nazywa się Wiek XX. No niestety, przychodzi rok 29, to się wszystko z powodów finansowych rozsypało, ale to nie jest takie pisemko. To jest pisemko, w którym publikują Stanisław Ignacy Witkiewicz, Tadeusz Pajper, Władysław Strzemiński, wielu teoretyków radzieckich ona publikuje w tym czasopiśmie Wiek XX. I tutaj w 28 roku ukazuje się chyba najważniejszy tekst z punktu widzenia krytyki filmowej, historii krytyki filmowej, mianowicie film w naftalinie. Pisze Stefania Zachorska, starając się stworzyć taką syntezę filmu niemieckiego, filmu rosyjskiego, filmu amerykańskiego i porównać to z filmem polskim. I pisze ona między innymi tak, że film polski dusi się w oparach pseudoromantyzmu, pseudopsychologizmu i romantyzmu militarnego. Jeszcze króciutki fragment z tego tekstu chciałabym, bo on dotyczy kina polskiego. I chciałabym Państwu powiedzieć, że to jest niezwykle ważny tekst, ten film w naftalinie. Pisze między innymi o polskim kinie Zachorska tak. W całości w filmie polskim nie przekroczyliśmy granicy przeciętnego kiczu. Nie tylko nie wnosimy jak dotąd w sztukę filmową żadnego ujęcia własnego, nie tylko nie dotarliśmy do czołowych i twórczych zagadnień tej sztuki, ale z trudem i nie zawsze potrafimy dogonić innych. I to bynajmniej nie największych. U nas po prostu chodzi ciągle jeszcze o to, by jakoś zrobić film. Jako tako, żeby ten film jako tako mógł stanąć na nogach. A nie ma jeszcze mowy o tym, by zająć jakieś stanowisko wobec zagadnień filmowych. Nie mówiąc o tym, że nie ma u nas najmniejszego nawet śladu jakiejkolwiek własnej koncepcji w tej dziedzinie. I dalej, uproszczenie, schematyzacja, najbardziej brukowa, najbardziej trywialna, polegająca po prostu na odrzuceniu wszelkiej głębszej treści, na pozbawieniu postaci wszelkiego godnego uwagi życia wewnętrznego. Są to karykaturalne zlepki odpadków naszej literatury przedostatniej doby, najbardziej trujący przetwór, który można było predystynować do naszego pseudoneoromantyzmu. Apoteoza pałasza i ostrogi, ataku i oczywiście bohaterskiej śmierci. Nie chcę być niesprawiedliwą. Przyznaję, że pod tym wojennym rynsztunkiem kryje się jeszcze tendencja głębsza i istotniejsza. Przywiązanie do kraju, ofiar dla kraju i tak dalej. Ale tkwi w tych filmach jak gdyby ukryte założenie, dobrze nam znane, założenie wyższości rycerskiego rzemiosła, jego największej skuteczności, największego znaczenia, jeśli chodzi o służbę narodową. I tutaj, podobnie jak w poprzednim kręgu zagadnień, wałęsają się najbardziej wyświechtane sprzęty najbardziej płytkiego romantyzmu. Bardzo to surowa, krytyczna, ale chyba w odniesieniu do lat 20. zasłużona ocena filmu polskiego. Ona jest zresztą, Zachorska, znana jest, wszyscy filmoznawcy wiedzą, kto to jest Stefania Zachorska, prawda, że była krytykiem, ale ona jest znana z takich właśnie powiedzonek, prawda, apoteoza szpady, prawda, a w polskim filmie czapka ułańska przysłania czoło i mózg. No to są właśnie określenia, z tymi określami przeszła do historii sztuki filmowej, tymczasem no jest warta uwagi także z zupełnie innych powodów. I teraz może jeszcze koniecznie o jednej rzeczy, tutaj zapomniałam Państwu powiedzieć, że o jej zainteresowaniach naukowych świadczy też fakt, że ona recenzowała wszystkie publikacje naukowe, jakie ukazały się, zwłaszcza w Niemczech, o filmie. Te wszystkie rzeczy ukazały się na łamach Wiadomości Literackich. Ona była na bieżąco z literaturą naukową o filmie.
Dlatego jestem przekonana, mając na uwadze i ten kongres, i te publikacje, że ona miała zupełnie inne ambicje. I to, o czym Państwu mówiłam, prawda, ten wykład regularny z estetyki filmu, że ona miała ambicje naukowe. Chciała stworzyć no właśnie coś na kształt filmoznawstwa. Zresztą pasjonowała się tym szkolnictwem filmowym do 1939 roku. Ona była bardzo zaangażowana w pracę nad stworzeniem Instytutu Filmowego, który miał być taką wyższą szkołą filmową w Warszawie, i projektowano, że pierwsze zajęcia rozpoczną się 1 września 1939 roku. Bardzo była zaangażowana w pracę nad tym Instytutem Filmowym. No ale wracając teraz do tego, co jest, z czym jest przede wszystkim identyfikowana, a więc przede wszystkim identyfikowana jest z wiadomościami literackimi i z zamieszczanymi tam recenzjami. Zaczęła Małgorzata Szpakowska, która jest autorką monografii o wiadomościach literackich, zaczęła od tego, że nazwała lata 30. epoką Stefanii Zachorskiej. Ona rzeczywiście była główną recenzentką wiadomości literackich, prowadziła tam stałą rubrykę Nowe filmy, albo też recenzowała filmy bez rubryki. W każdym razie na podstawie tych recenzji, które umieszczała w wiadomościach literackich, możemy bez trudu odtworzyć jej upodobania, jej uprzedzenia. No, ewidentnie była na przykład uprzedzona do popularnego kina amerykańskiego. Nie lubiła kina amerykańskiego, nie lubiła tej popularnej kultury amerykańskiej. Zresztą już tutaj po wojnie, kiedy była w Londynie, wielokrotnie była zapraszana do Stanów, że mogłaby przyjechać do Stanów, zostać, zamieszkać w Stanach. Ona sobie tego zupełnie nie wyobrażała, życia poza Europą. No, o kinie popularnym amerykańskim pisze bardzo, bardzo krytycznie, choć jednocześnie bardzo wysoko ceniła niektórych autorów, czy aktorów i reżyserów. Bardzo ceniła Edwarda G. Robinsona, Betty Davis, Joan Crawford, z reżyserów Kinga Vidora, Spencera Tracy jako aktora bardzo go wysoko ceniła, ale generalnie uważała kulturę amerykańską, generalnie uważała popularny film amerykański za no, niegodny uwagi. Cierpiała bardzo nad tym, że kinematografia polska stara się wzorować na kinematografii amerykańskiej. Teraz w wersji polskiej to jest jeszcze bardziej żałosne. To, co ją naprawdę pasjonowało, to kino sowieckie, kino radzieckie. Pasjonowało ją to ze względu na Eisensteina, Pudowkina, Dowrzenkę, Wiertowa. Starała się czytelnikom w wiadomościach literackich, a także w innych czasopismach, miesięczniku literackim, takim lewicowym piśmie, przybliżać tę twórczość należącą do radzieckiej awangardy filmowej. To nie była taka błaha rzecz, to znaczy ją interesuje głównie montaż, ją interesuje głównie nie ideologia, ale ją interesuje, jak te filmy są zrobione, jak są uszyte te filmy. To jest oczywiście bardzo ważne, dlatego że w Polsce widzowie nie mieli specjalnie okazji do oglądania filmów sowieckich. Mówię tylko o tej klasyce. Eisenstein, Pudowkin, Dowrzenko, Wiertow, prawda? Nie mieli tych możliwości. Gdzie ona je oglądała? Ona je oglądała w Poselstwie Sowieckim. W Poselstwie Sowieckim można było wszystkie te awangardowe filmy zobaczyć. No i ona teraz pisze, rozbiera te filmy, analizuje je, jak można pokazać, prawda? Dla niej arcydziełem był Pancernik Potiomkin. I to przybliżanie tej formuły kina, tego awangardowego, jest tutaj bardzo ważne, bo ona się w ogóle interesowała bardzo awangardą, kinem eksperymentalnym. Uważała, że i awangarda, i kino eksperymentalne, że one się nie sprzedadzą nigdy komercji. No, różnie z tym bywało. W każdym razie to radzieckie kino ją pasjonowało. Ale tu muszę koniecznie zejść znów z tej ścieżki filmowej i wejść na właśnie tą ścieżkę sowiecką.
dlatego że to jest też niezwykle interesujące i mówi bardzo wiele o jej talentach i zainteresowaniach. Otóż ona w 1934 roku wyjechała do Związku Radzieckiego. Wyjechała jako osoba prywatna odwiedzić tam kogoś. To jest ważne, dlatego że ona nie miała żadnego opiekuna. Antoni Słonimski był przed nią w Rosji Sowieckiej. No i oczywiście, ponieważ był oficjalnie z ramienia Związku Literatów bodajże, no to miał dwóch opiekunów, także widział tylko to, co mu pokazano. Ona tego opiekuna nie miała i ona się włóczyła po tej Moskwie. Z tego powstało kilka wspaniałych zupełnie reportaży, opublikowanych najpierw w Wiadomościach Literackich. Zostały one też wydane w 2010 roku przez Annę Nasiłowską w takim zbiorze reportaży Stefanii Zachorskiej i paru innych tekstów. To są reportaże z Rosji Sowieckiej, o tym, jak ona jedzie tramwajem, o tym, jak ona wchodzi do Uniwermagu, do tego największego domu towarowego, co ona widzi, jak ona obserwuje ludzi, ich marzenia, no takie bardzo drobne mieszczańskie w gruncie rzeczy, prawda, jak ona obserwuje ich gusty. Ona jest bardzo zdystansowana wobec tego sowieckiego świata, ale reportaże są fenomenalne. Reportaże są naprawdę wspaniałe. Gorąco Państwa zachęcam do przeczytania, bo to jest klasyka reportażu. W wydanej takiej klasyce reportażu, która wyszła w kilku, trzech bodajże, czy czterech tomach, to są między innymi też teksty Zachorskie. I miała niewiarygodny talent reportażysty. To są wspaniałe ujęcia i wspaniałe obserwacje dotyczące no, tego świata sowieckiego, prawda, tych marzeń ludzi radzieckich, tak, właściwie bliskich tego, żeby kupić nowy dywan i nowy kryształ, prawda, i ona to wszystko widzi, widzi to w sposób bardzo, bardzo przenikliwy, także, ale tutaj reportaże to jedna rzecz, natomiast sprawa prywatna, w której pojechała, to druga rzecz, natomiast ona w tym 1934 roku znalazła się w Instytucie Filmowym, w GIK-u. I tamtym geekiem była dosłownie zauroczona. Uczestniczyła w seminariach naukowych, które organizował Eisenstein, które organizowali teoretycy filmu, praktycy filmu. Uczestniczyła w pierwszych pokazach takich dla nie dla publiczności, ale dla właśnie uczestników, znaczy dla geeku po prostu. Dla reżyserów, scenarzystów, dla aktorów. I ona tą atmosferą geeku była zachwycona, zauroczona. Ja początkowo byłam wobec tego taka bardzo zdystansowana, bo wobec tego jej zauroczenia. Myślę sobie, 34 rok, no już wiadomo, na co się zanosi. To nie jest, już wiadomo, co to jest, co się zaczęło dziać w 34 roku. A ona taka zachwycona. Ale potem zaczęłam sobie wyobrażać, że to wyglądało tak. Ona nie wychodziła z tego geeku, prawda? Uczestniczyła w tych kolejnych seminariach, oglądała wszystkie filmy, które można tam było zobaczyć. Uczestniczyła, zafascynowana była analizami tych filmów, które robił między innymi Eisenstein. Myślę, że po prostu ta przepaść między tym, co się nazywa życie filmowe, co się nazywało życiem filmowym w Polsce, i robieniem filmów takich jakichś właśnie polskich komedyjek z Dymszą, romansów ze Smosarską, prawda, czy operetek filmowych z Mankiewiczówną, że ten świat polski, gdzie chodziło tylko o kasę i ten drugi świat, który zobaczyła w geeku w tej Rosji Sowieckiej, gdzie rzeczywiście się dyskutowało o rozmaitych sprawach, przesłoniły jej pewne rzeczy, na które może powinna była bardziej wnikliwym okiem spojrzeć. I teraz jest rzecz bardzo ciekawa. Ona się na przykład zachwyciła konstrukcją filmu Czapajew. Jest rzecz bardzo ciekawa, kiedy Zachorska znajduje się w Londynie, jest już na emigracji w Londynie. To jest ten okropnie tragiczny okres dla niej pod każdym względem. To ona w Londynie, ona, tutaj też są zawarte te teksty, ona w Londynie pisze o tym, że bardzo się pomyliła w ocenie Czapajewa, na przykład Czapajewa, że nie dostrzegła tego drugiego dna, nie dostrzegła tego niebezpieczeństwa, że bardzo się pomyliła w ocenie Piotra Wielkiego, ale jest już po
Pisze to osoba, która jest już po doświadczeniach wojennych i która jest, ma świadomość tego, co się stało po wojnie z Nowym Ładem, który stworzyli Rosjanie w Europie, prawda? Więc ona jak gdyby w tych tekstach emigracyjnych, kilku tekstach emigracyjnych czy akapitach w różnych tekstach gani sama siebie za to, że nie spojrzała wystarczająco przenikliwym okiem na takie filmy jak Czapajew czy na Piotr Wielki, które niosą za sobą pewne przesłania bardzo niebezpieczne i bardzo groźne. A więc no, kino amerykańskie, kino rosyjskie, to już o tym Państwu już mówiłam, ale ona miała jeszcze jedną taką ideę fix, do której stale wracała, mianowicie do relacji film-literatura. Literatura, film. Jak wszyscy wiemy, w dwudziestoleciu międzywojennym z powodu braku dobrych scenariuszy, no także z paru innych powodów, takiego też myślę, takiego lenistwa po prostu ludzi robiących filmy, wykorzystywano polską klasykę literacką, prawda? Żeromskiego, Sienkiewicza, no jak się dało, prawda? Ważne, żeby to był jakiś utwór klasyczny i żeby się można było podeprzeć nazwiskiem wybitnego pisarza. O to głównie chodziło, prawda? No i ona ma tutaj w swoim dorobku szereg tekstów no, miażdżących potwornie. Polskie filmy, które powstały na podstawie pierwowzoru literackiego, miażdżących. No nie mamy czasu, żebym to Państwu tutaj przytoczyła. Natomiast przy tej okazji chcę powiedzieć Państwu, że ona jednocześnie była osobą niezwykle otwartą, niezwykle błyskotliwą i otwartą, bo w roku 1934 ona pisze taki tekst, zresztą w ilustrowanym Kurierze Codziennym, pisze taki film, taki tekst, co powieść zawdzięcza filmowi. Nie to, co było jej takim ulubionym konikiem, jakby tutaj dołożyć tym głupim filmom, które masakrują literaturę, na której się opierają, tylko co powieść zawdzięcza filmowi, no, czyli ruch jak gdyby w drugą stronę. I pisze Zachorska w następujący sposób. To już trudno, to już muszę Państwu przytoczyć. Zobaczcie proszę, jak zmieniła się pod wpływem filmu metafora literacka. Mówiono ongiś pościel biała jak śnieg lub zakopał się w pościeli jak w sianie. Jakżeż statyczna, nieruchoma i ogólnikowa wydaje nam się ta chudziutka metafora z porównaniu taką oto jak u Szulca. Zapadał się gdzieś między białawe chmury, pasma i zwały chłodnego pierza, a pościel rosła dookoła niego, puchła i nakisała i zarastała znowu zwałem ciężkiego, białawego ciasta. Ten typ metafory to już nie tylko wybujały sensualizm, ale to poza tym jak gdyby metafora dynamiczna, metafora w ruchu. Jeden obraz jak gdyby przechodził w drugi, przepływał przed oczyma widza czytelnika, zmieniał się wraz ze słowami jak obrazy w kinie. I dalej pisze tak. Na jednym jeszcze typie powieści położył film swoje wyraźne piętno. Na powieści, której akcja utworzona została przede wszystkim przez narastanie faktu, w której zdarzenia tak pędzą przez karty książki, jak w policyjnym dramacie filmowym. Jak w policyjnym dramacie filmowym uciekający złoczyńcy. W takiej powieści autor podchodzi do swojej powieści postaci niejako od zewnątrz. Pokazuje ją w ruchu, w pracy, charakteryzuje ją przez działanie, przez sytuację. Tak napisana jest powieść młodej autorki gojawiczyńskiej Ziemia Elżbiety. Ale ten rodzaj wpływu filmu na literaturę wymaga omówienia osobnego i obszerniejszego. Tu też mamy jak gdyby fragment wykładu, prawda? Zreasumujmy. To też jak gdyby fragment wykładu. Stwierdzimy, że nie urządziliśmy wyścigu i porównywania zasług, bo i po co? Byłoby to tylko połączone z wielką przykrością dla młodego uwiercipołcia, jakim jest film.
Zgódźmy się od razu i bez targu, że nie może on mierzyć się z wielką i poważną swoją mentorką, literaturą. Ale pozwólmy mu się odegrać przynajmniej na jednym małym odcinku. Przyznajmy, że film kształtuje zmysł konkretności, że zamienia nieuchwytne, abstrakcyjne określenia i pojęcia na widzialne obrazy, plastyczne, dotykalne kształty. Za jego sprawą sensualizm przenika wyobraźnię. Przyznajmy też, że to właśnie film zdynamizował nasz świat, ruszył go z posad, a przy tym władczo i bezwzględnie poczyna sobie z czasem. Dowolnie go skraca, wydłuża, dowolnie przemieszcza zjawiska. W tych dziedzinach film jest istotnie reformatorem i tu ulega mu nawet dostojne słowo pisane. Tu mnie zachwyca ta jej otwartość myślenia, że z jednej strony ona widzi tą głupotę tego sięgania do literatury po to tylko, żeby się podeprzeć znanym nazwiskiem, a z drugiej strony potrafi przyznać, że jednak powieść czy w ogóle literatura coś tam zawdzięcza filmowi. Wracając do... mam już tylko 10 minut. Ostatnie teksty Zachorska, no może jeszcze tylko powiem o jednej rzeczy, że ona była bardzo czuła jeszcze w dwóch sprawach, to w recenzjach widać, na film dokumentalny, który początkowo nazywa faktomontażem, potem filmem dokumentarycznym, a w końcu potem dokumentem. I jak czytamy to, co ona ma do powiedzenia o Symfonii Wielkiego Miasta, albo o filmie z pogrzebu Piłsudskiego, to widzimy, że ona myśli w tym samym czasie dokładnie tak, jak myślał Grierson, który usiłował odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest dokument? Grierson i Zachorska tak samo, równolegle mówi, co to jest dokument? To jest twórcza interpretacja rzeczywistości. Z jedną jeszcze, pozostając jeszcze w kręgu wiadomości literackiej, to już będzie ostatnia sprawa w związku z wiadomościami literackimi, z jedną jeszcze rzeczą się zmagała w tych wypowiedziach i wiadomościach. Mianowicie zmagała się z cenzurą, prowadziła nieprawdopodobną walkę z cenzorami, z cenzurą obyczajową, z cenzurą polityczną, no głównie obyczajową, bo stale się wydawało cenzorom, że pewne rzeczy są nieobyczajne, prawda? To jest oczywiste, to jest wszystko w tych tekstach, gdzie ona ośmiesza cenzorów, że coś tam zauważyli nieobyczajnego, prawda, albo coś niebezpiecznego politycznie. No, dam Państwu taki przykład, pancernik Patiomkin w wielkich miastach w Polsce był wielokrotnie zapowiadany, że będzie pokazywany, ale jednak nikt go na ekrany nie wpuścił, pancernika Patiomkina. W każdym razie, ale ona walczy też z innego typu, z czymś innym, mianowicie z kulturą pokazu filmowego. Z kulturą pokazu filmowego, bo nie wiem, czy Państwo macie tego świadomość, że te filmy, na przykład, głównie chodzi o filmy nieme, które my dzisiaj oglądamy, to niekoniecznie są te same filmy, które oglądali widzowie w latach 20. na przykład. To głównie chodzi o filmy nieme, ale niektóre dźwiękowe także. Dlatego, że wtedy w latach 20. te filmy bardzo często były zmasakrowane. I to wyobraźcie sobie Państwo, że głównie przez właścicieli kin, ale także przez producentów. Po prostu chodziło o to, żeby jak największą upchać ilość pokazów filmowych w danego dnia i filmy nie miały wtedy jeszcze takiej ochrony prawnej, jaką mają dzisiaj. I w związku z tym no, skracano je zupełnie dowolnie. Właściciel kina po prostu wycinał 15 minut, 20 minut. Poza tym istniały także kontratypy, takie filmy, które były kopiami, o których nie wiedział producent. No i te filmy też masakrowano, prawda? Chodziło no, o to, żeby umieścić danego dnia jak najwięcej tych pokazów filmowych. I ona też wielokrotnie występowała przeciwko takiemu kulturze pokazu, że nie wolno robić takich rzeczy, jak dowolnie skracać filmów. Także pamiętajcie Państwo, że te filmy, na przykład nieme, które dzisiaj oglądamy, to jest najczęściej efekt pracy historyków filmu,
którzy szukają po całym świecie fragmentów danego obrazu, kleją to według tego, jakby to miało wyglądać, ale widzowie oglądali najczęściej coś zupełnie innego, film krótszy o pół godziny. Masakrowano na przykład wszystkie filmy braci Marx, nie z powodów politycznych, nie z powodów obyczajowych, ale dlatego, że były za długie. Więc ludzie oglądali te filmy braci Marx bardzo okrojone, o 20 minut, o 30 minut. No i o takiej kulturze pokazu ona też wielokrotnie w swoich felietonach, wiadomościach literackich mówiła. Ostatnie teksty w wiadomościach literackich Zachorska napisała, opublikowała w lipcu 1939 roku. No a potem zaczął się dramat. Potem zaczął się dramat, początkowo, podobnie jak cała redakcja wiadomości literackich, Zachorska wyjechała przez Rumunię, wyjechała do Paryża. W Paryżu próbowano reaktywować wiadomości literackie, które nazywały się wtedy wiadomości literackie, wiadomości polityczne i literackie. Opublikowała tam chyba dwa teksty o filmie, no ale to nie był czas na teksty o filmie. Zresztą błyskawicznie trzeba było uciekać z tego Paryża z wiadomych powodów do Londynu. Tam znów zostały reaktywowane wiadomości jako wiadomości, wiadomości literackie jako wiadomości. I tam w sumie do śmierci ona napisała 16 recenzji filmowych. Widać, że to jest już osoba, która jest kimś zupełnie innym. Ona zrecenzowała tam kilka wspaniałych filmów, Złodziei rowerów między innymi, Komediantów, ale na przykład nie poznała się kompletnie na Obywatelu Kane. Kompletnie, napisała praktycznie negatywną recenzję Obywatela Kane. Dlatego, że już nie mam czasu, żeby przytoczyć Państwu fragment z tej recenzji, ale ona po prostu nie zauważyła oryginalności tego filmu. Oryginalności w sposobie montażu, łączenia różnych technik, gatunków filmowych, interpretacyjnej funkcji kamery. Tego wszystkiego nie zauważyła, to było coś, co zauważyłaby na pewno w Warszawie przed 1939 rokiem. A ona pisze o Obywatelu Kane, że z tego filmu przeziera tylko zwykła, prostacka pospolitość amerykańska. No nie poznała się tak, nie poznała się na Obywatelu Kane. Uznała, że no nie lubiła kultury popularnej amerykańskiej. Uznała, że jest to z jednej strony niby krytyka milionerów, a z drugiej strony jest to taki podlizg w kierunku establishmentu amerykańskiego. Ostatnim tekstem, który opublikowała o filmie, to jest recenzja książki, bardzo znanej książki Lillian Ross pod tytułem Picture, w której autorka pisze o tym, jak przemysł amerykański niszczy, potrafi zniszczyć potencjalnie wspaniały film i od strony scenariusza, i od strony aktorów, od strony reżyserskiej. No to musiało bardzo pasować Stefanii Zachorskiej. Ona była na emigracji była rzeczywiście osobą głęboko nieszczęśliwą. Zaczęła chorować na serce. Bardzo głęboko przeżyła powstanie w getcie i tragedię powstania w getcie. Ma na swoim koncie, jak już mówiłam Państwu na początku, ma na swoim koncie i powieści, i dramaty. I napisała między innymi taki dramat Smocza 13, bardzo poruszający. Właściwie to jest dramat, który się dzieje w jednym miejscu. To są przedstawiciele różnych klas społecznych w środowisku żydowskim. No i to jest film o tragedii narodu żydowskiego. Dlaczego o tym akurat dramacie wspominam? Choć w moim przekonaniu on wcale nie jest najlepszy. Otóż ona wiązała nadzieję z tym dramatem, nadzieję na sfilmowanie tego dramatu. Ja piszę o tym szczegółowo we wstępie, nawiązała kontakt z osobą, która mówiła jej, że ma świetne stosunki, jak to się mówi, w Hollywoodzie i że zrobi wszystko, żeby ten dramat został przerobiony na film Smocze 13. I tu muszę Państwu powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, bo śledziłam to w dokumentach, które zachowały się, nielicznych dokumentach, które zachowały się w Londynie
w POSK-u, Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym, śledziłam to dokładnie, ją naprawdę nie interesował ani zarobek, ani sława, ani no chęć zabłyśnięcia w środowisku amerykańskim. Ją interesowało jedno, ponieważ zawsze powtarzała, że film jest bardzo ważną dziedziną, ponieważ jako sztuka, jak ona mówi, masowa, popularna, dociera do ludzi i kształtuje wyobrażenia ludzi o świecie, kształtuje wiedzę ludzi o świecie, kształtuje uprzedzenia ludzi o świecie, sympatie, antypatie. I jej zależało tylko na jednym, w przypadku tego dramatu Smocza 13. Chciała, żeby świat dowiedział się o tragedii powstania w getcie. To naprawdę jestem zupełnie w 100% przekonana, że nie kierują nią żadne względy finansowe, ani marzenie o sławie, błyśnięcie w Hollywood. Nie, ona po prostu chciała, żeby świat dowiedział się o tragedii powstania warszawskiego. Właściwie zdrowotnie po tym powstaniu ona się już nie podniosła, przeżyła jeden zawał, wyszła z tego zawału, ale była osobą dość taką właśnie schorowaną. Tutaj muszę powiedzieć, że też nad jedną jeszcze rzeczą się zastanawiałam. Mianowicie nie znalazłam żadnego śladu na to, że ona oglądała po wojnie jakieś polskie filmy. Zmarła w kwietniu, 5 kwietnia 1961 roku. W międzyczasie pokazywano już w Londynie wiele polskich filmów. No już w latach, na początku lat 50. pokazywano Pokolenie Wajdy, pokazywano Kanał, pokazywano no, wszystkie te najważniejsze filmy. Uciekł mi w tej chwili jeden tytuł, ale nie jest to specjalnie w tym momencie istotne, bo istniał już tydzień filmu polskiego w Londynie. Już był tydzień filmu polskiego w Londynie i nie znalazłam ani w jej listach prywatnych, które się częściowo zachowały, żadnego śladu na ten temat, żeby ona się interesowała po prostu polskim filmem. Czy ta trauma wojny, ta trauma powstania w getcie, to wszystko było tak głęboko, gdzieś siedziało w niej głęboko, że nie chciała o tym mówić, nie chciała tego oglądać, nie chciała oglądać tej nowej Polski, prawda, zniewolonej być może. Nie znalazłam żadnego śladu, dowodu na to, że zobaczyła jakikolwiek polski film. I teraz jeszcze myślałam o Piątce z ulicy Barskiej. To był film, który na pewno był pokazywany w Londynie. I teraz jeszcze chciałam Państwu na koniec jeszcze tylko jedną rzecz, bo już czas mój się skończył, tylko o jednej rzeczy bardzo ciekawej powiedzieć, mianowicie o jak gdyby... No właśnie, tutaj mam tę pospolitą amerykańskość, ale nie chciałabym nadmiernie przedłużać tutaj tej swojej wypowiedzi. Natomiast może jeszcze jedna rzecz byłaby dla Państwa ciekawa. Jak mówię, ona zmarła w 1961 roku. Mało pisała o filmy, jak mówię, 16 recenzji filmowych. Była zaangażowana bardziej w działalność, postawiła na działalność literacką i na taką publicystykę polityczną. Wspólnie z towarzyszem życia Adamem Pragierem, który był politykiem PPS-u i przez jakiś czas był ministrem informacji w rządzie londyńskim, prowadziła taką rubrykę od 1950 roku, którą potocznie nazywano Puszka Pandory. I tam pisano właśnie o aktualnych wydarzeniach społecznych, politycznych, co ona uważała za taką namiastkę pisania. Natomiast, no właśnie tutaj jest jeszcze jeden taki bardzo poruszający fragment, którym ona pisze do przyjaciół po zawale. To jest druga połowa lat 50. To, co mi najbardziej dokucza, to nie serce, a niemożność pogodzenia się ze światem, który właśnie przed chwilą miałam opuścić. Panie Stanisławie, co to będzie z naszą ojczyzną, z naszą Europą, z naszą kulturą, z naszą śródziemnomorską tradycją?
Bardzo boleję nad tym, co się dzieje w Anglii. Nie mogę jeszcze pisać poważnie, może dlatego tak bardzo jestem uwrażliwiona na wszystko wokoło. Ale to, co widzę, to widzę, że wszystkie wartości wkoło wydają mi się zagrożone. I w takim stanie psychicznym była właściwie do końca swoich dni, do 61 roku. Ale ostatnią rzecz, którą chciałabym Państwu przytoczyć, która wydaje mi się niezwykle interesująca. Mówię, że napisała mało tych recenzji, była głównie działalnością taką literacką swoją zainteresowana. I teraz tak, po wojnie, już po jej śmierci, po 61 roku, wychodzi jej książka, moim zdaniem najlepsza powieść. Przeczytajcie ją Państwo, jeśli będziecie mieli dostęp do tego. Ją można dzisiaj w Polsce bez problemu kupić, wydana w Londynie, ale bez problemu ją można dostać w antykwariatach. Pisze książkę, powieść Warszawa-Lwów 1939. Ona już o filmie nie pisze, ale wydaje mi się, że mamy prawo powiedzieć, że film miała we krwi. Bo chciałam na koniec już zupełnie przeczytać Państwu króciutki fragment z tej powieści. Jak czytamy ten fragment, to mamy takie wrażenie, że przed oczyma przesuwają nam się kadry albo z Dżigi Wiertowa, albo z Symfonii Wielkiego Miasta Waltera Ruttmana, bo to jest tekst literacki bardzo, bardzo filmowy. Posłuchajcie, proszę Państwa, tego ostatniego już fragmentu, którym chcę zakończyć to, co miałam do powiedzenia o Stefanii Zachorskiej. Pisze Zachorska tak. Na Marszałkowskiej przelewa się leniwe fala ludzi. Przystają przed bramami kin i oglądają fotosy. Erich von Stroheim, bohater szpiegowskiego filmu, nęci na próżno tajemniczym strojem i groźnym wyrazem twarzy. To kicz, mówią ludzie. Chcą więcej prawdy i wybierają film z życia amerykańskich milionerów. W małym barze na rogu ulicy ktoś wstaje leniwie od stołu. Ściska długo rękę towarzysza i pozostawia mu w dłoni kartki papieru. Gdzieś w zacisznym mieszkaniu czerwona żarówka rzuca krwawe refleksy na ścianę białej łazienki. W misce płuczą się klisze fotograficzne. Na skraju miasta w willi otoczonej młodymi jabłonkami kręci się cicho walec Ronea i wypuszcza numer 240. W urzędzie pocztowym ktoś nadaje telegram, że operacja matki odbędzie się jutro o 11. Do hotelu przyjeżdżają nowi podróżni. W restauracji ktoś mówi o pogodzie i między upał dnia a chłód nocy wtrąca, że raporty są we właściwych rękach. W domu nad Wisłą, na czwartym piętrze, skąd widać mosty i lewy brzeg rzeki, lampa na biurku oświetla jasnym kołem cztery zmięte kartki papieru. Na Marszałkowskiej, na Nowym Świecie, przelewa się fala ludzi, leniwa, zmęczona minionym upałem. Świecą czerwone i zielone światła neonów. Zapalają się i gasną reklamy. Nad ulicą stoją wielkie słowa. Najlepsza jest czekolada Plutos. Litery wskazują jedna po drugiej. Najlepsza. No przyznacie Państwo, że to jest jak gdyby fragment z filmu Waltera Ruttmana Berlin, Symfonia Wielkiego Miasta albo z filmu Wiertowa, Człowiek z kamerą. I miałabym jeszcze wiele do powiedzenia, ale już znacząco przekroczyłam czas. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dzień dobry Pani Profesor, ja tu jestem na końcu, ale to jest nieistotne. Bardzo dziękuję za niezwykle ciekawy wykład i chciałbym zadać dwa pytania nawiązujące bezpośrednio do tego, o czym Pani Profesor powiedziała. Pierwsze dotyczy bardzo, wydaje mi się, takiej delikatnej i trudnej kwestii. Jeśli dobrze pamiętam, wspomniała Pani Profesor na samym początku o żydowskim pochodzeniu bohaterki wykładu, no a potem pojawił się wielokrotnie wątek tego, jak przeżywała kwestię powstania w getcie, jaki miał to wpływ na jej życie.
Nawiązuję do tego dlatego, że kiedyś po obejrzeniu filmu Aleksandra Forda, jeszcze przedwojennego, Drogi młodych, trafiłem na tekst z czasopisma Orędownik, w którym jest nawiązanie do tekstu Stefanii Zachorskiej, zatytułowanego bodajże Film skonfiskowany, tak, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast ten tekst Orędownika był tekstem przerażającym w swoim brzmieniu, ponieważ on, no oprócz tego, że był tekstem w jawnie antysemickim tonie napisanym, to jego bohaterką, taką negatywną, była między innymi właśnie Stefania Zachorska jako autorka tego tekstu wspomnianego. Tam wręcz pojawiło się takie sformułowanie, jeśli dobrze pamiętam, zajmijmy się żalami w takim razie pani Zachorskiej, wiernej służki Żydów w Polsce, którzy no, martwią się, dlaczego ten film został skonfiskowany i nie można go zobaczyć. Chciałem zapytać, czy w tym czasie międzywojennym w Polsce Stefania Zachorska na tym tle doznawała często tego rodzaju ataków, tego rodzaju opinii, które, tak jak powiedziałem, no brzmiały potwornie, no tak jak można sobie wyobrazić. Czy ten wątek jej pochodzenia, jej żydowskiego pochodzenia był istotny też w kontekście jej pisarstwa i tego, jak na nią reagowano, jak o niej pisano? To jest jedna rzecz, a druga, trochę w nawiązaniu do tego, o czym powiedziała pani profesor już o powojennym życiu Stefanii Zachorskiej i tego faktu, że prawdopodobnie nie widziała tych polskich filmów powojennych, to my, zastanawiając się nad tym, że pani profesor po przeczytaniu wszystkiego, zapewne co Zachorska napisała o filmie, chcąc nie chcąc, posiada, czy potrafi zrekonstruować, co byłoby według Stefanii Zachorskiej takim modelowym polskim filmem, na który czekała, który marzyła, który różniłby się właśnie od tego, co tak krytykowała. Pomyślałem sobie o tym w kontekście powojennym, kiedy pani profesor też wspomniała, i to się też wielokrotnie pojawiało jako zarzut Zachorskiej, o tym, nie pamiętam, czy teraz dobrze zacytuję, tym pseudoromantyzmie, który był jakąś skazą, prawda, tego polskiego filmu. No to zastanawiam się, co by czuła Zachorska, oglądając polskie kino powojenne, szkołę filmową chociażby, ale też inne dzieła. Jeśli wiemy, że tych filmów nie oglądała, to czy pani profesor potrafiłaby spróbować tak hipotetycznie odpowiedzieć na pytanie, czy był taki w Polsce twórca, czy był w Polsce taki film, który wydaje się pani profesor, że Stefania Zachorska przyjęłaby z wielkim entuzjazmem, jako ten, który w jakimś sensie odbija się pozytywnie od tego, co tak sugestywnie krytykowała, jednak przede wszystkim pisząc o tym polskim kinie. To tyle. Bardzo dziękuję. Myśli pan, co zaakceptowałaby z tego kina polskiego powojennego? Co zaakceptowałaby z polskiego kina powojennego, tak? To jest tylko takie gdybanie, prawda? Ale myślę, że zaakceptowałaby na pewno polską szkołę filmową. Tak mi się wydaje. Myślę, że zaakceptowałaby chyba, no już myślę, że może Popiół i Diament, może zaakceptowałaby Eroikę, miała świetne poczucie humoru, może by właśnie zaakceptowała, ale to jest tylko takie gdybanie. Natomiast muszę powiedzieć, że ona jednak parę filmów oceniła polskich bardzo wysoko, to znaczy na przykład bardzo wysoko oceniła twórczość awangardową Temersonów, Stefana i Franciszki Temersonów, bardzo wysoko, zwłaszcza film Europa, bardzo wysoko ich ceniła, podobnie jak wszystkie filmy takie awangardowe, eksperymentalne. No ale też na przykład podobał jej się film, parę filmów jej się podobało, Dziewczęta z Nowolipek, ten z końca lat 30. uznała za dobry film. Dziewczęta z Nowolipek, no parę filmów uznała za dobre, prawda, za dobrze skrojone. Tu głównie chodziło o filmy Leitesa. W tej chwili pamiętam tylko, Strachy jeszcze, prawda, Cękalskiego i Szołowskiego. Też bardzo wysoko oceniła Strachy. Dziewczęta z Nowolipek, Strachy, to z tego, co pamiętam, no i oczywiście Temersonów. Natomiast, no jak mówię, to z tego gdybania, to mogę sobie wyobrazić, że ona oceniłaby chyba wysoko Popiół i Diament i Eroikę, ale to jest takie moje tylko gdybanie, takie wyobrażenie tego.
Sądzę, że ona po prostu, ponieważ mówiłam Państwu na samym początku, że używała tego zwrotu w tamtym życiu, prawda, że ona zrobiła w tym 39 roku jakiś ciach, koniec, to było tamte życie i już do tego nie wracam. Może dlatego nie chciała oglądać polskich filmów. Wyobrażam sobie, wie Pan, że gdyby obejrzała, powiedzmy kanał, prawda, nie mogłaby, znając jej gust, nie mogłaby o kanale wypowiedzieć się źle. Ale też sobie wyobrażam, że osoba o takich doświadczeniach jak ona, żyjąc cały czas, mając z tyłu głowy tą tragedię getta, myślę, że nie chciała oglądać kanału. Ale to są tylko moje wyobrażenia. Natomiast to Pana pierwsze pytanie, czy ona się spotkała z jakąś agresją, no taką, z taką agresją, z jaką często spotykali się. No, wie Pan, ja nie czytałam tych pism antysemickich. Wiemy, jak wyglądała sytuacja, natomiast muszę powiedzieć o innej rzeczy, o której tu nie zdążyłam powiedzieć, że i ona, i Antoni Słonimski, a nawet Karol Iżykowski, który przed Zachorską prowadził jeszcze recenzje filmowe w Wiadomościach Literackich, kiedy tylko wypowiadali się krytycznie o polskim filmie, natychmiast byli oskarżani o brak patriotyzmu. Natychmiast o brak patriotyzmu, prawda? Także o to oskarżali właśnie Zachorską, o to oskarżali Słonimskiego. Nie jesteś patriotą, nie podoba ci się film, a myśmy tyle wysiłku w ten film włożyli, prawda? Tyle pieniędzy poszło na ten film, nie jesteś patriotą. Więc to dotyczyło właśnie, i to doskonale pamiętam, i Iżykowskiego, i Słonimskiego, i Zachorskiej. Notabene Zachorska miała jakoś wyrobiła sobie wyjątkowo grubą skórę, bo na przykład Iżykowski, który zarzucał w Wiadomościach Literackich filmom brak kinowości, brak filmowego ujęcia tematu, on został w pewnym momencie bardzo ostro zaatakowany przez branżę filmową, przez Leona Bruna, który miał tam bardzo wysoką pozycję w tej branży filmowej. Został zaatakowany i on tego nie wytrzymał. Przestał pisać, napisał ostatni tekst pod tytułem, bardzo, bardzo piękny tytuł, Chwalcom lichego towaru w odpowiedzi. Gdzie powiedział no to, co ma wszystko do powiedzenia na temat pompowania złego polskiego kina. Chwalcom lichego towaru w odpowiedzi. Ale nie potrafię panu odpowiedzieć na pytanie, czy Zachorską spotkały jakieś wyjątkowo takie dramatyczne spotkania na tle antysemickim. Pewnie tak, ja tylko nie czytałam tych pism, takich jak Orędownik, prawda? Pewnie byśmy tam znaleźli nie jeden atak, ale ataki na jej brak patriotyzmu to oczywiście znajdziemy w innych czasopismach, ale bez wypominania jej pochodzenia. Ja chciałam zapytać może o jakieś relacje Zachorskiej z innymi osobami piszącymi o filmie. To znaczy nawet nie chodzi o takie jakieś relacje towarzyskie, czy jakby przy tych różnych okazjach, kiedy mieli ze sobą do czynienia nawet na tym uniwersytecie, czy podczas tych wykładów, ale na przykład czy są relacje takie piśmiennicze, to znaczy czy na przykład są polemiki Zachorskiej z kimś innym, na przykład z kim się nie zgadzała lub do kogo się odnosiła i na przykład pochlebnie na temat jakiegoś tekstu. Tak, no to jest bardzo, bardzo rozległy temat. Ona wpadła w takie okropne, zwłaszcza w Londynie, polemikę z Ryszardem Ordyńskim, reżyserem, który uważał, że ona go jakoś szczególnie prześladuje, jako wymieniając tego tytuły w negatywnych kontekstach, no więc z Ryszardem Ordyńskim tak, a ze środowiska dziennikarskiego to ona się przyjaźniła i wspólnie pracowały nad rozmaitymi zagadnieniami z Marie-Jeanne Wielopolską. I to jest jedna z nielicznych krytyczek filmowych, czy krytyków filmowych, których by tutaj można tutaj wymienić w takim pozytywnym kontekście, bo
Na pewno zetknęliście się Państwo z takim przekonaniem, że krytyka filmowa w Polsce była równie zła, jak złe były filmy. No ale oczywiście jest cała grupa poza Zachorską reżyserów, którzy, krytyków filmowych, którzy, no, którzy nie należą do tej, nie są tymi, tymi czarnymi charakterami Stefania Hejmanowa, czy Wanda Kalinowska, czy Marie-Jeanne Wielopolska. One się przyjaźniły z Marie-Jeanne Wielopolską, która też była krytykiem filmowym, zakładała rozmaite pisma. No i to była chyba taka najbliższa relacja. Natomiast też byłam zaskoczona, że ona nie miała bliskiej relacji z Iżykowskim. Może dlatego, że sam Iżykowski był takim człowiekiem dość ostowatym, ale nie miała żadnej bliskiej relacji z Iżykowskim. A z środowiska dziennikarzy, no już potem w Londynie była w okropnym konflikcie z Antonim Słonimskim, który wydał jej właśnie tę Smoczą 13. Ona twierdziła, że źle to wydał. No to, już są, wiecie Państwo, ten okres londyński to jest naprawdę polskie piekło. To jest coś przerażającego zupełnie, jak w tym okropnym nieszczęściu, tym braku akceptacji ze strony Anglików, którzy mówili, wy już sobie jedźcie, wracajcie już do tej Polski, prawda? Jak było im naprawdę bardzo, bardzo ciężko i jak te relacje były powikłane. I między innymi tą powikłaną miała relację z Ordyńskim, o której tutaj ja bardzo szczegółowo piszę, ale nie chcę mówić, bo już przekroczyłam wszystkie możliwe terminy. Bardzo proszę. Dziękuję. Ja mam takie, można powiedzieć, techniczne troszkę pytanie, zawodowe, bo to jest taki okres, my tutaj bardzo dużo mówimy o współczesnej krytyce, a to jest taka krytyka, która ma, dla której szczególną trudnością jest obcowanie z samym dziełem filmowym. Wspominała pani profesor o tym, że odwiedzała poselstwo sowieckie i oglądała tam filmy, prawda, więc miała okazję, powiedzmy, taki film obejrzeć sobie raz, prawda, i trzeba było go zapamiętać i potem jakby czerpać z tej pamięci i z tej wiedzy. I mam takie pytanie, czy da się właśnie z tych tekstów wyczytać tą jej pamięć, znaczy, czy ona, jaka ona była, czy na przykład potrafiła się mylić co do filmów, które widziała gdzieś wcześniej. Czy też właśnie dysponowała, miała wyrobioną tą taką pamięć filmową, bo widzimy chociażby po tym fragmencie powieściowym, że jakby ogromne wyczucie tego obrazu, ale jednak no, to jest specyficzna sytuacja krytyków sprzed dziesiątek lat, którzy musieli po prostu rzeczywiście operując pamięcią, a tym bardziej jeśli na przykład mogli zobaczyć film no, tylko raz na przykład. Tak, więc ja muszę powiedzieć, że ja się też nad tym zastanawiałam i niewątpliwie, jeśli chodzi o te filmy sowieckie, typu Pancernik Patiomki, no tam mogłam zobaczyć raz, niewątpliwie ona miała jakieś notatki, robiła jakieś notatki przy tych filmach, bo nie sposób zapamiętać takich szczegółów, o których ona pisze, prawda? Ale czy miała wpadki, czy się myliła? Tak, tam o niektórych wpadkach między innymi jest mowa. Tu przekręciła nazwisko aktora, tu przekręciła nazwisko reżysera, natomiast w tych zasadniczych sprawach nie myliła się i ponieważ ona tak dokładnie opisywała niektóre filmy, które rzeczywiście mogła zobaczyć tylko raz, myślę, że robiła bardzo solidne notatki. No, niewykluczone też, że wiele tych rzeczy widziała parę razy, kiedy była na tym, w tym GIK-u, prawda? Że tam w tym Instytucie Filmowym w Moskwie oglądała te rzeczy. Ale nie zauważyłam takich większych wpadek, żeby pomyliła na przykład sceny, żeby... No zrobiła jakąś, mówiąc potocznie, dużą kuchę, prawda? To nie ten film, to widziała Pudowkina, to był Eisenstein. Nie, coś takiego jej się nie zdarzyło. Ale ktoś z Państwa zdaje się. Tak, bardzo proszę. Wspomniała Pani profesor, że z wykształcenia Zachorska była historyczką sztuki i bardzo lubiła kino awangardowe, radzieckie i tak dalej. I zastanawiam się, czy ona w późniejszej swojej karierze porzuciła historię sztuki rozumianą tak, no właśnie, powiedzmy klasycznie, czyli zastanawiam się, czy pisała o na przykład sztuce malarskiej jej ówczesnej, czyli na przykład jaka jej była opinia o, no nie wiem, o grupie AR, o Malewiczu, o Lisickim. Bardzo mnie to jakby interesuje, czy
poświęciła się tylko krytyce filmowej, czy też pisała teksty o sztuce malarskiej jej ówczesnej, bo w latach 20., 30. Bardzo dużo nowych rzeczy się pojawiało w Europie. Tak, to jest bardzo ważne pytanie i bardzo dobrze, że pan o to zapytał, bo ona pisała bardzo dużo o sztukach plastycznych, bardzo dużo. Ja oczywiście tego nie śledziłam, wie pan, skupiona na filmie, ale wiem, że ona pisała bardzo dużo właśnie o sztuce współczesnej, o najważniejszych zagadnieniach, dużo o sztuce awangardowej, no bardzo dużo, zwłaszcza w swoim piśmie. I dlatego, ponieważ ona była osobą tak wszechstronną, dlatego ja tutaj w końcówce tego wstępu napisałam takie zdanie, że uważam za rzecz niezbędną, właśnie mając na uwadze te wszystkie teksty z zakresu sztuki współczesnej, awangardy, z zakresu historii sztuki, że uważam za rzecz niezbędną doprowadzenie do wydania wszystkich pism Stefanii Zachorskiej. Bo ja no, przyznaję, że przeglądałam tylko te niektóre jej teksty plastyczne, ale na tym się nie skupiałam. Natomiast wiem, że, bo po prostu je widziałam, tych tekstów jest bardzo dużo i myślę, że gdybyśmy zebrali teksty Zachorskiej dotyczące, równolegle pisanej do tego filmu, dotyczące sztuk plastycznych, to byłby z tego dużo grubszy tom, bo ona cały czas była na bieżąco ze sztuką współczesną, no, z odwołaniami do historii sztuki, ale pisała bardzo dużo o sztuce współczesnej, relacje z wystaw, prawda, bardzo dużo tego jest, także ja jestem najgłębiej przekonana, że może to będzie taki końcowy akcent, chociaż broń Boże nie chcę zamykać dyskusji, że konieczne jest zebranie wszystkich pism Stefanii Zachorskiej. Proszę Państwa, ona na przykład napisała historię mody, którą drukowała w Bluszczu między innymi. Jak się wykształciła suknia wieczorowa, jak się wykształcił strój sportowy, to bardzo profesjonalnie to jest napisane. Także wszystkie teksty, które też dotyczą na przykład psychoanalizy. Jest osobą niewiarygodnie wszechstronną, niewiarygodnie głęboką i dlatego, jak mówię, zakończyłam to takim przekonaniem, że należy wydać wszystkie pisma Stefanii Zachorskiej i tych, wie pan, zakresu sztuki współczesnej, tego, co się właśnie działo w latach 30., prawda, tego byłoby bardzo dużo. Jakbym mogła mieć jeszcze takie krótkie pytanie, ponieważ pani profesor wspomniała, że Stefania Zachorska mówiła wieloma językami i też mieszkała za granicą i chciałam się zapytać, czy publikowała w magazynach zagranicznych i czy też kiedy mieszkała w Berlinie czy w Moskwie, czy jakoś utrzymywała, jakoś kontaktowała się z krytykami właśnie moskiewskimi czy berlińskimi? Tak, miała świetne kontakty z krytykami niemieckimi zwłaszcza, także z francuskimi. Miała tam, ona była naprawdę Europejką we współczesnym tego słowa rozumieniu i francuskimi. Natomiast czy ona tam publikowała? Bardzo ciekawe pytanie. Szukała tych śladów jej publikacji pani, która pierwsza zaczęła pisać o Stefanii Zachorskiej w Londynie, pani Maja Elżbieta Cybulska. Ona w 1988 roku napisała taką książkę Potwierdzone istnienie. No i tam zebrała właściwie bez interpretacji, ale różne dokumenty, które dotyczą Stefanii Zachorskiej, które po niej pozostały, które przekazał do POSK-u, przekazał jej towarzysz życia Adam Pragier. I ona znalazła tam taką informację, że ona opublikowała jakiś tekst w języku angielskim w Indiach. Ale nie potrafiła, nie dotarła do tego, co to był za tekst, czy dotyczył sztuk plastycznych, czy dotyczył filmu, czy dotyczył literatury, bo ona też bardzo dużo o literaturze pisała. Więc tylko tak mogę pani na to odpowiedzieć. Pisała właśnie, a propos sztuk plastycznych, pisała na pewno, bo ja widziałam, ponieważ była no, pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wolnej Wszechnicy Polskiej, musiała podać spis publikacji każdego roku. I tam jest bardzo dużo artykułów w języku niemieckim dotyczących plastyki, ale nie o filmie. O filmie niczego nie znalazłam, natomiast dotyczących plastyki, dotyczących historii sztuki, to tak. To po prostu widziałam w archiwum te publikacje, które ona musiała co roku podać, co opublikowała. I tam są właśnie publikacje dotyczące sztuk plastycznych.